chodź. Kochani koledzy i koleżanki, 21. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Tatyński. Można było powiedzieć, kolejny rajd. Nuftat, podobna trasa, podobne miejsca. Czy to samo? No właśnie, nie to samo. Szanowni Państwo, na naszych sercach jest wyryte motto: kocham Polskę i Ty ją kochaj. To właśnie tutaj, w Katowicach, w sercu Górnego Śląska, w miejscu, gdzie wszyscy pamiętamy o powstańcach śląskich, doskonale rozumiemy, co to znaczy kocham Polskę i Ty ją kochaj. Ci młodzi chłopcy ówcześnie i również dziewczęta, żołnierze, ludzie pragnęli tej polskości i nie poddali się przy pierwszym, przy drugim i walczyli do końca, aby właśnie przy trzecim powstaniu, którym obchodzimy teraz setną rocznicę, wskazać, że tu jest Polska, tu jest Bóg, honor, ojczyzna i tu jesteśmy my wszyscy. Cieszę się niezmiernie, panie prezydencie, że właśnie tutaj możemy gościć na państwa terenie i rozpocząć Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Tatyński od tego miejsca. I zawsze startowaliśmy pod grobą nieznanego żołnierza. Mamy jeden wyjątek, są Katowice. Dlatego też
Cieszymy się, że jesteśmy tak liczni tutaj wszyscy i możemy bardzo nisko pochylić głowę nad Ślązakami. Polakami Ślązakami. Pragnę zauważyć jeszcze, jak mówił marszałek Piłsudski, że Polska jest jak uważane. Piękna dookoła, w środku czasami różnie. Więc trzymajcie się mocno na Śląsku. Na pewno o was nie zapomnimy i chcemy z wami być, uczcić wasze uroczystości i waszych bohaterów, ale przede wszystkim chcemy, żeby pan prezydent też do nas dołączył. Pan prezydent motocyklistą, więc za rok zapraszam serdecznie. Obiecuję dobrego grupowego przydziele. Szanowni Państwo, 21. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński przemierzy w tym roku blisko 4000 km. Zaczynamy właśnie tutaj, w Katowicach i w innych miejscowościach okolicznych, gdzie czcimy powstańców śląskich. Następnie przez Wawę, przez grób świętej pamięci pary prezydenckiej, jak również marszałka Piłsudskiego, udajemy się już na Kresy Rzeczpospolitej.